Siemaneczko wszystkim, ja jestem Spajki. I witam was po przerwie tam jakiejś dłuższej, chyba ponad miesiąc. Witam was na Brodatych. W sumie nawet nie wiem, jak sensownie zacząć ten film, tak się przygotowałem do niego mentalnie i w ogóle. No i klops, nie? Witam was na Legacy. Na Legacy jestem obecnie sam, jak to w sumie nawet macie godzinkę, którą nagrywam przed ósmą. Ale raczej godzinę tutaj nie ma żadnego znaczenia, bo na Legacy gra nikt praktycznie. Z tego co wynika z ostatniego filmu Purposza. No i co? Legacy się kończy niedługo. Zamykają totalnie Legacy. Z tego co wiem, galerie mają być dostępne z lobby, więc to mnie chociaż cieszy. A jeśli chodzi o moją stronę w tym wszystkim, znaczy stronę, nie wiem czy można tak nazwać, bo w sensie... No bo co, tutaj nie ma żadnej, trzymania żadnej ze strony jakby coś tego typu, nie? Po prostu zamykają serwer. Co ja mogę powiedzieć? No, zrąbałem sprawę, ja wiem, przepraszam. Miałem nagrywać więcej Brodatych, miało być więcej live'ów z Brodatych, no ale nie wyszło. Spajki, co się stało? To co się stało? W sensie Minecraft mi się znudził. Tak szczerze, po prostu, nie? Przez to, że miałem całe zamieszanie tam z pracą w ogóle, że w sensie, że musiałem się mocno przestawić na tryb człowieka pracującego, to nie miałem za bardzo czasu, żeby grać w wiele rzeczy, więc musiałem sobie coś tam wybierać. No i Minecraft odpadł, bo mi się znudził na tyle, żeby go nie nagrywać praktycznie, co nie? No i tyle. Czy to oznacza, że tak to Minecraft kończy się na moim kanale? No nie, ale będę po prostu go pewnie nagrywać wtedy, kiedy mi się zechce, czyli może go nie być miesiąc, a może być przez cały tydzień nagle, nie? Ale o tym jeszcze zrobię jakiś jeden film, ponieważ mam w planie zrobić taką jedną konkretną fajną serię, nie stricte z Minecrafta, ale coś, co może się wam, prawda, spodobać. Więc tak, od ostatniego livestreama, który był chyba w maju, ten dom się absolutnie nic nie zmienił. Tutaj nic się nie zmieniło, wszystko jest bez zmian. Itemy w skrzynkach prawie, że tak samo są poukładane. Tak szczerze nawet, nawet chyba nie mam co zgarniać z tych skrzynek do galerii, jak tak sobie patrzę. Bo chyba wszystko w galerii chyba już mam stąd, tak sobie patrzę. Chyba tak. Jeszcze sobie musimy tak poprzelatywać tutaj. Smok powstał z popiołów. Ej, czy ja mogę zabić smoka w sumie sensownie? Muszę zadzieć, ja mam łuk w ogóle. Bo skoro jestem sam, to spróbujmy zabić smoka. To będzie głupie. Bo jestem totalna noga w ogóle z tego wszystkiego. Ej, czy ja nadal ukośnik repair? O kurde, mam repair. Kozak. Dobra, to weźmiemy sobie to. Tutaj gdzieś miałem chyba jakieś strzały, jak widziałem. Ma nawet koksa jakiegoś w ogóle. A co to jest za miecz w ogóle? Zaklęty ogień 2, no ale to jest chyba lepsze, co ja mam. Więc kozak. Skoro nikogo nie ma, to sobie zabijemy smoka. Może. Nie wiem, co tam trzeba na niego brać, bo nigdy na smoku nie byłem na Brodatych. Także this gonna be fun. I jak to będzie? End? Ender? Ender. Okej, gdzie jest pan smok? Tam jest pan smok. Dzień dobry, panie smoku. O kurde, strzela. No strzela. A co, to ja nie mogę z łuku strzelać, przepraszam bardzo, tutaj? Czy jak to działa? Mogę, tylko musiałem dalej podbić po prostu. Dobra, chodź panie smok. Bijemy cię. O Jezu, ale jest głośny. A to... Czemu się nie bije w ogóle? Halo? Ej. Co się dzieje? Czemu się nie bije w ogóle? Hitbox jego jest w złym miejscu nagle? O, tutaj mogę go bić. Oh shit! Okej, przeżyłem. Jeszcze żyję. Jeszcze żyję. Ja nie wiem, czy ja go zabiję. Prawdopodobnie nie, więc nie wiem, czy sobie go zaraz nie odpuszczę, tak szczerze. Bo to raczej potrwa za długo. No bo w sensie, czemu robię damage? Absolutnie nie. Dobra, spawn, chodźmy stąd. Więc tak, jestem cienki w te klocki. O, sprzedaż rank, dzień dobry. No.
Co ja mówiłem? No zrąbałem troszkę sprawę w ogóle, co tutaj mamy w ogóle. O, ta jakaś topka śmierci. Twoje statystyki PvP zabitych graczy dwóch. Nawet nie pamiętam, kiedy ich zabiłem, tak szczerze. No, więc ci, co byli u mnie dla brodatych, no to sorry, że się zawiedliście. Ale jeśli jesteście tylko dla brodatych, a nie stricte jakby dla youtubera, no to też tak... Wiecie, ja nagrywam dużo innych rzeczy, mam na kanale ponad 1000 filmów, nie tylko brodatych, nie? Więc zachęcam do oglądania innych rzeczy. Zachęcam do wbijania mojego Discorda też, bo tam, jak już daję info, no to tam. I co? Brodaci się kończą, znaczy brodaci się kończą, Legacy się kończy, więc... Chyba na ten moment mogę powiedzieć, że to też mój koniec przygody z brodatymi, ale raczej nie na stałe. Zobaczymy po prostu, jak będę nagrywać i tyle. Mam nadzieję, że to zaakceptujecie. W ogóle tutaj mam kilka rzeczy, tutaj dostawałem od kogoś. Kurde, tylko nie pamiętam, od Medievala chyba? Od Medievala i od kogoś dostawałem te rzeczy. Ale nie pamiętam już niestety, bo to było dawno. No i mam te kilka takich podpisików. Jeszcze na górze sobie wrzuciłem parę itemów do galerii. To je wam tutaj pokażę. Ale ubolewam nadal nad miejscami na ramki. Bo na przykład musiałem zabrać kilka stąd. Chyba ramek? Nie, stąd zabierałem ramki, żeby tutaj zrobić. Tutaj mamy fire case. Tylko właśnie, bo tutaj coś miałem. Płynna lawa. Chyba? I chyba tylko to? Nie wiem, czy płynna lawa to jest fire case. Jak nie, to trudno, ale i tak muszę coś z tym zrobić. Home. I muszę iść na home'a właśnie jeszcze. Kamerki nie ma w ogóle w tym odcinku, bo iść dość ponieważ, że dlatego nie chce mi się. Co ja tu jeszcze miałem w ogóle? Płetwy i wysokiej jakości buty to tam nic. Jeszcze jest tutaj jedna skrzynka w sumie. Wait, właśnie, czy tu mam jakieś skrzynki do otwarcia? Mam skrzynki do otwarcia, to jeszcze jest głowa od Roxy w ogóle. To co, robimy jeszcze opening skrzyneczek jakiś sobie tak na koniec, nie? Zobaczmy, co mi tutaj powypada. Ile już w ogóle nagrałem ten odcinek? 8 minut jakieś. Gdybym miał tylko reklamę, nie? Dobra. To sobie weźmiemy skrzynki tutaj po prostu. To jest fire case, jest magnificent case. Sobie pozgarniamy jeszcze kluczyki te. Dobra. Też się pamiętam niestety od kogo dostawałem to wszystko. To chyba też Medieval, ale mówię, mogę bardzo nie pamiętać, za co przepraszam. Poprawcie mnie w komentarzu, osobo, która mi dałaś te wszystkie itemsy. Pozdrawiam cię, plutko, to było milutkie bardzo i w ogóle normalnie kozaczek. Dobra. To co? Co tutaj mamy? Firecase. Boom. Potwierajmy na koniec, tak po prostu zobaczmy. Może coś fajnego wypadnie, może coś unikalnego w ogóle. Mogę zobaczyć w sumie na... O, dobra, płynna lawa to Firecase, jak widzę. O, co tutaj dostanę? Wieczny ogień, diamenty, włosy, serio, ze wszystkiego akurat włosy mi się najmniej teraz przydają. Dobra, co mamy? Magnificent case, come on. Może jakiś złoty item na koniec, co? Let's go, let's go, let's go. O. Nie, nic, nie? Nic fajnego? No trudno, dobra. Kolejny magnificent case. Lecimy, lecimy. Chyba gdzieś z końcem sierpnia się kończy ten Legacy, ale się nie mylę, ale pewności nie mam. Okej, okay, wypadło nic, więc nie fajnie. Starcase. Trochę tych skrzyneczek mamy, to jest spoko. Tylko czy ja mogę, bo tu mam chyba kluczyki do kasyna, chyba nie mam za bardzo. A nie, bo to w kasynie trzeba porolować przecież. No tak, to nie ma skrzynki kasyna. Mieliście rodzina, to już też mam. Mam dużo rzeczy w ramkach. W zasadzie większość mi się wydaje ze skrzynek. Tak z Firecase'a mam najmniej. Ja bym chciał ten prize tutaj tak jeszcze do ramki. To byłoby fajne tak do ramki to mieć, nie? Dobra, nic. Anniversary case. Chciałem w ogóle cokolwiek z anniversary case'a? No. Co tam fajnego mi wypadnie? No już kiedy przycinałem brody chyba mam. Ale będziemy musieli też obczaić. Dobra, co tutaj może fajnego mi wypaść jeszcze, co? Zdążek nowego spawnu, nie trafiłem na decyzję. Tania podróbka zwycięzcy Creepsów. Nice. Raz w sumie wygrałem Creepsy na 1.11. Chyba wtedy Purpose z Moteczką to nagrywali razem. To było fajne, to było fajne. Chyba się nazywało odcinek Gwiazd, czy coś tego typu. Naostrzony sierp.
No nie wiem, czy to mam. Będę musiał zobaczyć. Mamy 10 minut w zasadzie. Dobra, co tutaj mamy dobrego z Hunter Case'a? Wilczyk na pewno mam. Dobra, został Ocean Case, potem zrobimy jeszcze sobie kasyno, bo why not? I chyba będziemy kończyć po prostu ten cały pierdzielnik, jaki tutaj robię. Bo to jest taki miszmasz totalny. Czy mówiłem, że już kamerki nie ma iść, ponieważ że dlatego? Jak nie, to mówię to teraz. Dobra, ostatnia... No, tam był płaszcz w sumie, kurde. Płetwy. Hak kapitana, ej, haka kapitana chyba nie mam. W ogóle, galeria. Zobaczmy, co mamy w galerii. Muszę, o Jezu, teraz wiecie, co jest najgorsze? Ja teraz będę musiał tutaj popatrzeć, gdzie ja mam jakie te... Gdzie ja mam jakie rzeczy tutaj w ramkach. Dobra, tu jest Magnificent Case, tu jest Ocean Case, okej. Z Ocean Case'a miałem na pewno hak i lejek. Lejek już mam, ale haka nie miałem. Haka nie miałem, mojej mili. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Możemy sobie hak gdzieś zapodać. Hak możemy zapodać prawdopodobnie. Kurde, nie wiem, ile tu fioletowych rzeczy powinno być i tak dalej. A zapodam tutaj, to tam nie ma żadnego znaczenia. Hunter Case teraz. Gdzieś tutaj powinien być. On jest, tu jest Star Case, tu jest Hunter Case, właśnie. Wilczy kieł mam, jak widać. I co tu jeszcze? Naostrzony sierp. Też mam. I tutaj mamy jeszcze Anniversary Case'a. Anniversary Case chyba byłem na samej górze, o ile się nie mylę. Chyba tu jest dokładnie. I co mi to zostało? Tania podróbka z 1000 Eclipse'ów mam. I coś jeszcze? Zdjęcie rodziny to był Star Case, to nie. Nożyczki do przecinania brody też mam. Dobra, to nie ma co. To sobie możemy przerzucić tutaj. Zostało nam kasyno, więc co tu mamy w ogóle? Mamy kasyno 1, mamy kasyno 3, 4, 5 i 6. Dobra. I to było co? Kasyno chyba po prostu, nie? Jest, dokładnie. Witam pana Krupiera. To co mamy tutaj? Kasyno 1, nie? Boom. Losu, losu, losu. A to będzie taki długi odcinek o niczym. Ja wiem, ja robię takie odcinki, no. Ja robię takie odcinki. Nadal ubolewam, że nie ma tego, nie ma Casino Iron w wersji bloków. Bo tak. Ja tam specjalnie w galerii robiłem miejsce właśnie na ten jeden item, którego okazuje się, że nie istnieje. Także fajnie. Ten odcinek miał być znacznie krótszy, ale tak wyszło. No come on, kasynko. To jeszcze trochę mamy tego otwierania. Ale ej, u loleczkowej oglądaliście kasyno, dlaczego nie u mnie, nie? Diamenciki, dobra, to tam nie ma żadnego znaczenia w ogóle. Losy, 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 losy. Dajcie mi, nie wiem, włosy, cokolwiek. W sumie nie ma, mówię, nie ma żadnego znaczenia w zasadzie. Te włosy i tak raczej przepadną. Nie to. Kasyno 3. To lecimy tutaj. Lecimy stopniowo, coraz dalej. Tu jest 29% czas na włosy. Gram w Genshin Impact, więc 29% to jest dla mnie naprawdę dużo przy losowaniu. No, 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 jakieś o Casino Emerald, kurde no. Come on, włoski. Tak po prostu, żeby było na odcinku fajnie, że coś mi wypadło w ogóle. Nie, 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 o włosy, dwa włosy, spoko, I take that. Chciałem powiedzieć I take that i nie umiem mówić po prostu. Jest rano, ok, jeszcze się nie wybudziłem w 100%. No mogło tych włosek tam zostać, no. Mogło. Ale nie chciało, bo po co? Losu, 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 losu. No już, dobra, tak, zatrzymaj się, no. O, 10 włosów, kozak. Co tu mamy? Kasyno 4. Wait, co? Czemu tu jest 6, a tu, znaczy 7, co? Halo? Czemu tam w ogóle, kto tak, kto to liczy? Dlaczego po 3 jest 7, a nie 4? Trochę tego tam, tak, coś tutaj zamieszaliście tutaj, ziomeczki, coś. Ja sam jestem noga z matematyki, no ale, ale wiem, że 7 jest po 5, nie? A nie po 3. To jest ten moment, kiedy próbuję być zabawny i mi nie wychodzi po prostu. Staram się po prostu cokolwiek mówić, żebyście mieli wrażenie, że ja wiem, o czym mówię, żeby odcinek nie był cichy.
bo to się zdarza, co nie? Po prostu trzeba nawijać i trzeba udawać, że wie się, o czym się mówi. Ja absolutnie nie mam pojęcia, ale mogę brzmieć na takiego. W sensie staram, no. Zaufajcie mi. No, o, tutaj dużo włosów tak pod rząd. Pewnie mi padną emeraldy, co? Lol, jednak nie, kappa. Znaczy nie kappa w sumie. Dobra, kasyno 5. To jest 35% szans na włosy. Więc let's go. Lecimy. To nie jest największy opening w kasynie, ale jest mój największy opening w kasynie na pewno. No, o, 10 włosów. Mam już w sumie stack włosów, kozak. Pyk, 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 pyk. No, tutaj 10 włosków, nie, smutny dirt, nie, złoto, złoto, złoto. Fajnie by było, jakby tutaj było coś, czego nie mam w ramce, ale to wszystko akurat mam już. Chyba że jest coś, o czym nie wiem, może w kasyno 7 jest coś. A to nie jest kasyno 7, kasyno 6. O, szkoda. Znaczy i tak spoko, nie, bo tak jakby dostałem to w prezencie jakiś czas temu, więc to przynajmniej wykorzystuję. Więc macie po prostu świadomość, że nie poszło to w cholerę. Dobra, kasyno 6. No mamy 38% szans na włosy już. Więc robimy to. No, let's go. W każdym razie nie da się tego przyspieszyć, tak że wiecie, do końcówki po prostu, nie? Z jednej strony spoko, jest to takie samo losowanie, z drugiej strony to już dużo czasu mi zajmuje w tym momencie. A mam jeszcze zamiar nagrać kilka innych odcinków dzisiaj po prostu, bo dawno nie grywałem i mam ochotę po prostu wrócić do tego, żeby trochę tego ponagrywać w krótkim czasie, żeby mieć na zapas. I żeby wam wrzucić, żeby te 15 osób obejrzały te cholerne filmy. Znaczy ja wiem, że dużo osób nie obejrzy tych moich filmów, nie? Bo tak to już jest. Ale ja po prostu czuję potrzebę nagrać cokolwiek, rozumiecie, nie? Nawet dla tych kilku osób. Bo tak siedzę, nic nie robię w sumie z tym YouTube'em i trochę mi z tym tego powodu. Czyli dobra, wypadło mi absolutnie nic, znaczy wypadło sporo fajnych rzeczy może i wypadły mi włosy. W sumie... O, to dużo kluczy. Dobra, otworzę parę razy, nie będę tego wszystkiego robić. Aha, bo w kasyno się wypadał klucze do czego innego. Aha. Okej, to wiele tłumaczy, nie, dobra, nie otwieramy, chciałem zobaczyć po prostu, co tutaj jest. To jest te napisane klucze, może bym czytał kiedyś, co? Dobra, okej, idziemy sobie jeszcze na home'a, jednego, co tu w ogóle mam, jakiś żwir, jakoś rafa, dobra. Moi mili, bywacie, że tak wyszło z tymi brodatymi, ale no, tak to już bywa, i co? No i co, dziękuję tym, którzy byli, zapraszam do kolejnych materiałów, wbijajcie do Discorda i Instagrama, linki macie w opisie, ja się z wami żegnam. No i co? Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, bijecie do góry w opisie. Jak zwykle. I trzymajcie się. Gdzieś tam do następnego. No i pa, pa.